Heroes of Warcraft. Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Kacperski, a to jest kolejny odcinek z Hearthstone'a. Dzisiaj zagramy sobie karczemną bójkę, bo bardzo mi się spodobała. Znaczy, bardzo mi się spodobała. Opis mi się podoba, jeszcze nie grałem bójki. Jak zwykle tutaj otworzymy sobie pakiecik po bójce. No i wybierzmy sobie. Dzisiaj bójka polega na tym, a to może jeszcze wróćmy. Dzisiaj bójka polega na tym, że nasza talia składa się z czterech, dobrze mówiłem? Twoja drużyna składa się ze czterokrotnie sklonowanych losowych kart. No nie, nie z czterech, tylko czterokrotnie sklonowanych kart legendarnych, czyli mamy po cztery kopie losowych legend w talii i w ten sposób sobie między sobą walczymy. To się nazywa klonopiłka. Wybierzmy sobie, zaraz jeszcze, a poczekajcie jeszcze sekundę, sprawdzę sobie tylko jakie mam w te aktualnie zadania, bo mam dużo zadań. Trzy partie łotrem, zagraj 50 kart czarnoksiężnika. No dobra, no to zagrajmy sobie, może tym łotrem spróbujmy. Spróbujmy sobie tym łotrem. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, chyba niedługo, jak wyjdzie nowy dodatek do Hearthstone'a, pojawi się nowy skin dla Rogue'a. Rogue'a, jak to tam kto woli. A mianowicie będzie to Maje w Shadowsong. Jeśli ktoś czytał książkę Illidan, o której ja jeszcze zrobię film. Już niedługo myślę, że powinien film o tej książce wyjść u mnie na kanale. Nie powiem wam dokładnie kiedy, ale w najbliższym czasie powinien się pojawić. To bardzo, że tak powiem, bardzo mi się podoba postać tej Majew. Tam jest całe takie ciekawe zachowanie jej. Ona jest niby po dobrej stronie, ale z drugiej strony tak nie do końca. Kurczę, co my tu mamy? Dobra, ale o Illidanie to innym razem. Dzisiaj po prostu zacznijmy sobie grać normalnie. Dobrze. Gormok. Pałownik. Pałownik, tak to jest, nie? Nie palownik. Dobrze, kustosz, kapitan zielonoskóry. Strasznie słabe te legendy. No dobrze, zostawmy sobie kustosza, zobaczmy co tam jeszcze mamy ciekawego. Strachostwór i kolejny kustosz. No spoko, za każdym razem gdy zaatakuje i zabije stronnika otrzymuje +2/+2. No, powiedzmy. To jest ciekawe, bo sobie możemy zmniejszyć i teraz mógłbym wystawić. Aha. No tak nie do końca, nie? No ale już mówi się... Dobra, no to można zagrać teraz. Nic na razie nie zagramy. Zobaczymy, co nasz przeciwnik będzie miał. Te legendy nie są jakieś nadzwyczajne. Baj twojej broni +1/+1. No to czy to jest akurat dla Rogue'a, to jest całkiem spoko. Też wątpię, żebym bronią cokolwiek zabijał w takiej bójce. To może być całkiem ciekawe. Zobaczmy, co my tu mamy. Już nigdy mi się nie podobała ta mapa z Karazanu. Jakoś taka nie była nadzwyczajna. No dobra. Co my tu mamy? No dalej nie mamy nic interesującego. Spróbujmy sobie zagrać broń. Teraz mógłbym użyć niby tego i wyrzucić jego, ale czy to mi się opłaca? Tak niespecjalnie chyba. Wolę sobie w czwartej turze wyrzucić tego i żeby wszystkie jego kopie były zmniejszone. No teraz się zacznie coś ciekawego robić. W ogóle on ma przewagę, bo... O, a to jest ciekawe. Bo mogę rzucić na przykład dwóch... No dobra, no spróbujmy zrobić tak.
I tak. O, a to jest bardzo fajne, bo wyrzuci mi tego i tego. Neltarion? Całkiem, tylko że trzeba przeżyć jeszcze do 10 tury. A to może nie być takie proste. On ma Cairna. Cairn też jest, kurczę, upierdliwą kartą. Bo wyrzuca Bane'a. No właśnie. A on musi, ja muszę go uderzyć dwa razy. Chociaż nie do końca muszę go uderzyć dwa razy, ponieważ mogę zrobić sobie po prostu tak. Zabić go w ten sposób. Zrobić tak. No i co, ja mogę tylko odświeżyć, co? No, walnę go w ryłko. Walnę go w ryłko, bo tak on musi oboma i tak. No, obydwie postacie musi zranić. Oto. No, chyba że ma coś z ręki, ale wątpię. O kurde, ale combo. Oczy matki ziemi, bla 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 bla. Dobra, mamy 5. No, 5 to jest trochę mało. Zaraz, mamy 5, minus 3, dobra, możemy rzucić to. Strachostwór. Myślałem, że tak, szczerze mówiąc, to myślałem, że on ma prowokację. Nie wiem dlaczego. Kojarzył mi się z tym innym takim stworem, z Bagien chyba. Który ma prowokację. Oj, niedobrze. Oj, niedobrze. No to już bardzo niedobrze. Co on mi tutaj wyrzuci? To tam masz jeszcze kolego. Feugen. Aha. No fajnie, że... Ja nawet nie zwróciłem uwagi, że on miał kurczę tego. Tak cię chcesz bawić, mówisz? No i prawdopodobnie to przegrałem, co? No to tak trochę słabe. To nic już nie zrobię pewnie. Zgadza się? Przegrałem. Tu jeszcze nie 7. 5 i to jest... To już jest... Przegrałem. No nie. No dobra. Niestety, taka bójka. To jest logiczne, jak ktoś ma gorsze. Zresztą widzieliście, on miał 44 karty chyba od początku. Ja miałem normalną 30. Łotrem, kurczę. Nie będę was cały czas tego łotra trzymał. Myślę, że sobie na przykład maga weźmiemy. Mag jest spoko, nie? Mogę zadawać obrażenia, nie dostając obrażeń w twarz. Tutaj by było całkiem spoko, bym sobie dobijał ich po prostu pingiem. Ale zobaczymy. Halo. Bez takich zacinek. Bez takich zacinek. Wybaczcie, że dzisiaj jest troszkę inne światło. Jestem taki trochę żółty i trochę prześwietlony. To jest niestety wina moich... mojego nowego oświetlenia, które będzie niedługo lepsze, ale w tym momencie jest trochę gorsze. W sumie mógłbym zgasić, może będzie w ogóle, może wtedy by było lepiej. Nie jestem przekonany. Nie, no na razie zostawię, już nie będę tutaj kombinował. Jest Antonidas. Milor Walker Cho. Po co Milor Walker Cho? Jest Sylwany. Milor Walker Cho mi nie jest potrzebny. Szczególnie, że mam Antonidasa. O! No i wrócił Lord Walker. Ostatnio w Warcraftie, właśnie coś tam na World of Warcraft, jeśli ktoś jeszcze by tam coś... Co my tu zrobimy? No dobra, rzućmy sobie tego. Dobierzemy karciochę. W World of Warcraft grałem sobie, nową postać sobie tam leveluję. Właśnie
spotkałem Lord Walkera Cho. Bardzo dużo opowiada. Ale dużo ciekawych rzeczy, jeśli kogoś interesuje Lord Walkera. Że ja, kurczę, nie mogę nim atakować, to jest troszkę niebezpieczne. Nie, to się powstrzymam jeszcze z Lord Walkerem. No, ale jak na razie widzę całkiem niezłe legendy, ponieważ tak, to za trójeczkę, bardzo fajne. Sylwanka za trójkę jest bardzo fajna. Ofensywna zagrywka. Ja też zaraz użyję ofensywnej zagrywki. No i co rzucisz za tą ofensywną zagrywkę? To jest chyba najgorsza rzecz, jaką mógł rzucić za ofensywną zagrywkę. Tak mi się wydaje, no ale nic, dobra, rzućmy sobie, zróbmy sobie tak. Mógłbym je na przykład też za zero mieć. I wtedy wykończyć jednego gościa. Czy ja chcę Sylwany za 0? Mi wystarczą za 3. Chyba wystarczą mi za 3. Nie ma sensu robić tak, żeby kurczę te Sylwany były aż tak tanie. Okej. Okay. A zabijmy sobie. O boże, Rockercza. No nie, no Lord Walker jest mi tu zupełnie niepotrzebny. Będzie leżał na ręce. No bo jak będę mógł rzucić Antonidasów? O, będzie mnie biło w twarz. A wiesz, że tobie się zaraz skończą te ziomki. Znaczy nie będziesz mógł więcej. Szkoda, bo przydałby się kurczę jakiś ten. Znaczy no, to jest niedobre, bo... Teraz tak, zabijemy sobie tego, zrobimy sobie tak, kurczę, bo ja to potrzebuję aż 3 rundy, żeby to zagrać. To wcale nie jest dobre. W ogóle nic nie mogę zagrać teraz. Zabiłem to. Ej, no on mnie wykończy. Kurczę, no... Ej, no i zobaczcie, no widzicie, jedna karta, która tak naprawdę jest zniana za przeproszeniem. I... Nie jestem w stanie, on będzie mnie bił po twarzy. Cały czas. Może powinienem coś wystawić. Chyba tak. Bo teraz to jest po prostu 3... A nie, mogę już w następnej rundzie ją zabić. To jest akurat dobre. On musiałby mnie teraz zabić. Tylko, że to mi nic nie daje, bo nie mam dalej tanków. Tankowie w ogóle w tej grze są bardzo OP. Każde legendy, które dają tanka. Co ty możesz mieć? No właśnie. Tak mi się zdawało, że nic nie możesz mieć. A to może być akurat ciekawe. Ciekawe, czy masz. Okej. Okej. Teraz jest pytanie, co ja mogę wyrzucić? Mogę wyrzucić... Tylko, że on i tak mnie zabija, nie? Bo mam dwa... On ma dwa. Czy ja jestem jeszcze w stanie coś wymyśleć? Czy już nie jestem w stanie? Chyba nie jestem, co? Mogę rzucić to i rzucić to i... Nie wiem, co wyrzucić. No i przegrałem, no. Niestety. Niestety, przegrałem, no cóż. No dawaj koleś, kończ to. Bo się poddam. Tragiczne te gry.
come on, szybciej. Chcę dzisiaj za 4 gierki pokazać, przynajmniej. Zobaczymy. Mam wrażenie, że strasznie źle mnie widać. Wiecie co? Poczekajcie. Spróbuję sobie to. Tak się zastanawiam. Tak chyba lepiej, co? Najmniej na razie. Tak mam wrażenie. Ha, muszę wybrać. No dawaj. Ty kur... Nie no, na pewno się... Zobaczycie, obudzi się tu. Tu się obudzi. Serio? What? Aj, kurde, no serio. Nieźle. To jest niezłe, wam powiem. Wiecie, dlaczego to jest niezłe? Ponieważ ja sobie teraz zrobię tak. Dorzucę sobie Sylwankę. Dorzucę sobie Sylwankę. Rzucę sobie to. Rzucę sobie to. Rzucę sobie to. Tym sobie walnę mu w twarz. I w tej chwili nie jest w stanie mnie... Ziomek, halo, śpisz? Witaj. Dobra. Kończymy zabawę z tymi ziomkami, chociaż tego sobie zostawię, bo on jest naprawdę fajny. I wyrzucamy naszych shredderów do walki. Chyba, że ziomek ma jakiś direct damage, tylko nie wiem, jaka legenda ma direct damage. Mój przeciwnik odszedł. No, wygraliśmy to trochę w słabym stylu. No więc zobaczymy za chwilę. Dostałem jeszcze... Dostałem 100 golda, bo miałem do wygrania 7, tak? Tam widzieliście. No dobrze, to co teraz wybierzemy? Co sobie teraz wybierzemy? Wybierzmy sobie kapłana na przykład. Kapłan może być spoko. Mam nadzieję, że będzie spoko. Anduin kontra. Anduin. Niektóre komba legend są naprawdę zabójcze. Światłość zapewni nam zwycięstwo. O, Finja. Ciekawe, czy będę miał jakiegoś Murloka. Pewno nie. Jeszcze. Harrison Jones zupełnie bez sensu, ale to jest ciekawe. To jest bardzo fajna karta. Zostawimy ją sobie. Można nawet użyłbym na niej dwa razy. Finja też sobie na razie wyrzucimy. On mi chyba może dobrać resztę Finja. Gruul. I to, całkiem spoko legendy, całkiem nieźle. Tym będę mógł niszczyć prowokację. To jest w ogóle świetna prowokacja, bo jej się nie da stargetować, no chyba, że czarnym rycerzem. Akurat to jest w ogóle kontra ogromna na to. To jest kontra na to. Dobra, co my tu mamy? Herald Volazio. Przyzwij kopię 1-1 każdego z twoich pozostałych stronników? Co to znaczy? A, tych, którzy są na stole chyba. No dobra, no to teraz nic nie rzucamy. Teraz nic nie rzucamy, poczekamy sobie. Będę musiał... Znaczy będę chciał dwie użyć i zastanawiam się na co. Czy na to, czy na Gruula, czy... Chyba na to, bo to jest ważna rzecz, żeby mieć tanka. O, ten widzę idzie z grubej rury. Malkezar. No, to akurat była chyba słaba decyzja, żeby Malkezara. Malkezar nic nie robi w tym momencie. To, że ty mi zadasz dwa obrażenia, to się nic nie wydarzy w związku z tym. Ja sobie poczekam to. Ty zadasz mi nie dwa obrażenia, tylko pięć obrażeń mi zadasz.
Ja sobie je się poleczę. No. Okej. Okay. No właśnie, no i o to chodzi. I teraz sobie rzucam to i rzucam sobie to. I mogę sobie wyrzucić bestię. I mamy, i jest okej całkiem. Bo on musi tutaj się troszkę nawysilać, żeby to zabić. Nie jest w stanie żadnym spelem tego zabić, więc i tak w tej turze wszystko przeżywa. Nie? No jest kolejny Malkezar. Okej. Okay. O, nie mogę go poleczyć. No to nic. W sumie mogłem mu walnąć w twarz, co? Czasami nie myślę. Znaczy, no z jednej strony mogłem mu walnąć w twarz, z drugiej strony... No nie no, spele niby mi nie zagrażały. No mogłem mu walnąć w twarz. To już wiecie. Misplay. Miałby 5 mniej życia. A tak, nie będzie miał. I tak cały czas jesteśmy na tym samym poziomie, czyli zostaje nam ten na ręce. Zobaczmy, co on ma jeszcze za legendy. Niektóre legendy to są, kurde, game changery, więc... no tak, to może być problematyczne już na przykład. Finja. Ale na przykład mogę spróbować zrobić jeden myczek taki, że zrobię sobie, rzucę sobie to. Rzucę sobie Black Knighta. Ona powinna... Nie miał na ręce, ale bardzo dobrze. Nie miał na ręce, to bardzo dobrze. Drugiej. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. To jest w ogóle... Kurczę, mogłem... Chociaż... Na przykład to z tym jest spoko, bo oni sobie rosną, co... No nie mówcie, że... E? Aha, bo to z ręki, okej. No to sorry, Trogzor, ale... Sorry, Trogzor, ale zginiesz. Mogę rzucić Finge, mogę rzucić to. To na razie nie potrzebuję. No dobra, rzućmy sobie Finge. Gotowe. Prawdopodobnie już mam tylko jednego Murloka, Finge. Jeszcze czwartego. Ale... Kto wie? To jest niedobre. To jest niedobre. On będzie mnie bił teraz po twarzy. Wszystkie cele są wybierane losowo. To jest ciekawe. A to za 9 aż? Serio? No i dalej nie wiem, co tu wyrzucić. Dajmy sobie jeszcze jednego Finja. No nie jest to fajne. Jestem Rafał, arcyarchon. Czy te jego rzeczy kosztują 10, więc ja muszę poczekać. Bo w 10 turze. Muszę mu wyczyścić stół do 10 tury. Muszę mu wyczyścić stół do 10 tury, bo inaczej będzie kiepsko. No Rafam to jest tutaj też OP strasznie. Może jest jeszcze 3 rundy. On nie będzie teraz bił. Kurczę, no dawajcie mi moje te bestie, które... O matko, no serio?
Podejrzewam, że on teraz... Nie, 8 ma dopiero. No to jeszcze nie. To jeszcze mi za wiele nie zrobi. Szkoda, przydałyby mi się moje tanki, którym tak bardzo zmniejszyłem obrażenia. No, zastanawiaj się. Ta bójka nie jest taka łatwa, jakby się mogło zdawać. Okej, okay, no spoko. Będzie mnie bił po twarzy. No, dziękuję bardzo, nareszcie. Ach. Nareszcie. Nareszcie. Takich jeszcze więcej teraz bym chciał. Bym sobie naprodukował tych tutaj. Tak sobie myślę. No i co teraz? Bo teraz mam 15, 20. No dobra. No ale dalej mam 20. No nie, tego nie dasz rady zabić, kolego. No tylko ciekawe, że zabijasz sobie cały stół. Ej, no zaraz. Haha, oni przeżyli. O, nie wierzę. To jest dobre. Tak, pierwsza sprawa to jest poleczyć tego. Druga sprawa to jest... Na pewno poleczyć tego chciałem. Mogę wyrzucić to. No i mogę ci zadać bardzo dużo obrażeń. I Finja. No i ci sobie rosną. Bardzo mnie to cieszy. No, dało radę. Tutaj się widzicie, wszystko się może odwrócić. Wystarczyła mi ta legenda i to jest o 180 stopni odwrócona gra. On nie jest w stanie mi tego w żaden sposób zabić, więc nie jest w stanie zabić mnie automatycznie. Nie wiem, co musiałby mieć. Musiałby mieć coś, co wychodzi i zadaje obrażenia. Są takie legendy, co prawda, ale chyba takich legend akurat nie ma. Chyba, że ma jakąś legendę, która wyjdzie i tutaj zada obrażenia. On ma już nawet te swoje spele z Rafama, tylko że te spele z Rafama też mu nic nie dają w tym momencie. Bo musiałby mieć dużą kreaturę jedną. O ty gamoniu, ale to i tak nic nie da. Tak ci to nic nie da. Żyj robaku, a ja mam Grula. Proszę. No i zwycięstwo jest moje. Bardzo mi się to podoba. Okej, okay. Ile mamy jeszcze? Myślę, że jeszcze jedną giereczkę sobie możemy spokojnie zagrać. Weźmy sobie tym razem może... Weźmy sobie Czarnoksiężnika. To też może być ciekawe. Dobieranie kart. Tutaj dobieranie kart jest całkiem ważne, nie? Tutaj dobieranie kart jest całkiem ważne. Guldan kontra Jaina. Guldan kontra Jaina. Okej. Okay. Alexstrasza. Interesujące. To czarża? Niekoniecznie. Alexstrasza. Aj. Daj, co to jest? Daj wszystkim wrogim stronnikom obrażenia równe atakowi tego stronnika. No, bez buffów to raczej nie jest nic ciekawego. Alexstrasza jest jak najbardziej. Na trzecią turę. Oko.
4 Alekstrazy, to ja mogę się 2 razy do 15 wyleczyć, ją mogę do 15 zbić raz punktów zdrowia. To może być fajne, tylko że Alekstraza jest najlepsza w momencie, w którym zaskakujemy kogoś, nie? O, jeszcze jedna Alekstraza, no to cudnie. Baron Geddon też może być. Chociaż Baron Geddon tutaj jest trochę słaby, bo to jest obosieczna broń bardzo. Ale mam dużo tych, mam dużo stworów, które zadają obrażenia po stole. Na przykład jak wyrzucę tego i tego w jednej turze, to jestem w stanie zadać 3 obrażeń, tak, po stole. Także to jest 3 obrażeń dla legend. Chociaż teraz jest coraz więcej tych małych legend. No dobra. Alekstraza. Wprowadzam życie. Gotowe. Podejrzewam, że to będzie szybkie. A dzień dobry pani. Sprowadzam życie. Z Alekstrazą też ostatnio się bawiłem na Dragon Soul. Zresztą widzieliście. Tam była Alekstraza. No zobaczcie, tu jest nawet napisane po polsku. Alekstraza. Bo w angielskiej wersji jest przez SZ. Trasza. Tak jakby, nie? To jest Traza po prostu, Alekstraza. I tak jak się chyba powinno czytać. Nie jestem przekonany. Sprowadzam życie. Czy ty chciałbyś mi tutaj wklepać? Pewnie chciałabyś mi wklepać. Ja mogę wyrzucić drugą Aleksę. I tak zrobię. Czyżbym to już wygrał? Czy mi się zdaje? Sprowadzam życie. Nie jest w stanie mi usunąć tych dwóch, no chyba że ma tanka. Jak nie masz tanka, to przegrała. I tak się robi szybkie gry. Widzicie, ale widzicie, mamy jakieś combo, które, znaczy no to jest z jednej strony niefajne, a z drugiej jest fajne, jak można kombić legendy, czyli rzeczy, których tak naprawdę nie da się w Hearthstone robić w żaden inny sposób. Nie możemy kombić legend dwóch takich samych, no bo się nie da, bo zobaczcie co wychodzi, nie? Dlaczego? Dlatego właśnie można mieć tylko jedną legendę w deku, bo wstawiasz sobie tych Alekstrazy, tyle. No niestety tank to nie jest. Więc... Ale zaraz. W każdym razie twój bohater otrzymuje obrażenia. O ty gadzie. Tylko pytanie, czy przechodzą na dwóch naraz? Na jednego. A to nie jest już fajne. Że na jednego. Dawaj. Mam tylko 2 już. No nic, dobra. Dajcie to. No to jej się udało. Myślałem, że już wygram. No ale miała szczęście, że miała tych... Bolfów? Bolf wali tarcza. No, spoko. Ciekawy obrazek. Jest chyba Tauren, nie? Jest Tauren na... No, Bolf to tak, to pasuje mocno do Taurena. Okej, no Alekstra... Okej. Będą mnie bili po twarzy. Najciekawsze jest to, że ja teraz zrobię sobie tak. Dorzucę sobie, co bym sobie dorzucił? Kejrna? Nie trać ducha, dziecko.
No proszę. Nieźle się trzyma, ale jeśli nie ma więcej tych bolwów w tej chwili, no to przegrało. Tylko jeszcze może mieć dwa niestety, więc gra się jeszcze może potoczyć chwilę. No to też jest niedobre. Bo jakby jej teraz czterech takich przyszło, to ja bym jej nie zabił do jutra. Niestety... Tak. No i się podda pewnie. Tak myślałem. No dobrze, moi drodzy. No jak widzicie, te gry są dość interesujące z jednej strony, a z drugiej strony albo bardzo szybkie. Można sobie tutaj... Dobra bójka, myślę, do grindowania, bo albo szybko przegrywasz, albo szybko wygrywasz. Jeśli chcecie sobie robić właśnie zadania, to polecam, bo naprawdę, no szybko to idzie, widzicie. Okej. No już dawno nie było legendy, ale widzę, że... Złota zwykła karta. No dobrze. Niech będzie, zawsze złoto, zawsze trochę proszku. Zawsze będą jakieś nowe legendy. Nic widzę ciekawego. Mam 400 zł. Też nic nadzwyczajnego. No ale zobaczymy. Mam jeszcze jakieś zadanka, to sobie je tutaj myślę, że za chwilkę zrobię. Ja na dzisiaj wam bardzo dziękuję. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Mam nadzieję, że się odcineczek podobał. Bójka bardzo fajna. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie. Cześć.